że ja mam taki postulat, aby wprowadzić takie zmiany ustrojowe, aby polityk przestał być tak naprawdę zawodem dla niego. Nie może być tak, że mamy ludzi, którzy od 23 lat żyją tylko z tego, że są w Sejmie. Mamy na tyle ekspertów, że możliwość mogą nawet to 2-4 lata zmieniać. I nie będzie wtedy tak ludzi, niż to pan nie będzie tylko biznes. Bo nie będzie polityków, którzy będą na duszy. Po prostu chcemy być innym krajem. Proszę Państwa, witamy Państwa bardzo gorąco, bardzo serdecznie na kongresie założycielskim Nowoczesna.pl. Widzimy, jak napływacie Państwo tutaj na płytę główną do walu. Dzisiaj spotkaliśmy się po to, żeby pokazać, że nowa, lepsza Polska jest możliwa. Zaraz przedstawię 8 osób, które wystąpią, a na końcu będzie wtedy moje wystąpienie, które pokażą, że codziennie zmieniają tą Polskę na lepsze. Często poczynane są skrzydła przez system, przez stare partie, przez urzędników. Nie dajemy im możliwości pokazania, że mogą naprawdę lepiej zarządzać tym krajem. Na to, że pokolenie polityków okrągłego stołu jest całkowicie wynalone. W prawie karnym przestępca w sytuacji, w której jest odrobina niejasności, prawo zawsze rozstrzyga na rzecz podejrzanego i przestępcy. W prawie podatkowym dokładnie odwrotnie. To przedsiębiorca i uczciwy obywatel musi udowadniać, że ma rację. Przepraszam, patrzę na niektórych moich rówieśników, którzy z braku sensownej alternatywy wybierają alternatywę jakąkolwiek, czego zarazem są wybory zarówno pierwsza i druga tura wyborów prezydenckich. Mam wrażenie, że ten rzecz jest jakiś matliczy, jak patrzę na sondaże wyborcze. Ale czas na sensowne alternatywy właśnie wszystko. I wiem, że Nowoczesna PL będzie taką alternatywą. Prowadźmy głosowanie przez internet. Cały czas. W Polsce mało osób elektrycznych, głosuje połowa, 56% na ostatnich wyborach. No to dajmy ludziom szansę zwiększyć tą ilość osób głosujących. A nie mówmy, że się nie da, że PKW nie przerobi. No na razie nie przerobi. To zmieni PKW. Przywróćmy wolność gospodarczą. To nie może być tak, że wszyscy wspominają, że kiedyś było lepiej, ale nie 40 lat temu. Tylko 10, 12, 15. Z każdym rokiem przybywa przepisów, a Ministerstwo Finansów walczy przed przedsiębiorcami, sądząc, traktując ich często jak przestępców. Ta wolność gospodarcza. Ta wolność gospodarcza spowodowała, by to, o czym mówił Radny Tyszkiewicz, że w końcu pracodawca będzie za niego pracownika. Wtedy będzie dużo mniej umów śmieciowych i Polacy będą więcej zarabiali.